Karin Futo, nasz pierwszy samochód. Moi drodzy, za tę akcję łapa w górę. Sprzedaliśmy w ogóle, co jest? Sprzedaliśmy ten skuter tak od strzała i mam pomysł na biznes. Kurde, Symeon, będziesz miał konkurencję, gościu. Mimo wszystko. Dobra, 16 tysięcy, 30 koła na moim koncie. I czas, moi drodzy, ruszać do roboty. Już za moment będziemy wieźć dzieci do szkoły. To jest warte, moi drodzy. To jest fura, którą naprawdę możemy zawojować tę serię wyścigów, nie? Półamatorskich. Ona... No nie, no ma przyspieszenie, ma, ale naprawdę dużo roboty wymaga. Wgram sobie na przyszły odcinek, moi drodzy, salonu Benego, żebyśmy mogli oczywiście tam się trochę pobawić, tak? To jest przepiękny Ford Mustang GT 2019. 5-litrowy silnik. Oj, masakra, moi drodzy. Wygląda to naprawdę pięknie. Rejestracja również dla mnie ma bardzo duże znaczenie. I ten samochód będzie miał dla mnie duże znaczenie. Ma już w tym momencie, kurczę, moi drodzy. Fajnie. Chciałem po prostu po naszego Chevroleta Bel Air. No i popatrzcie na to, moi drodzy. Ściągnąłem to coś z dachu, bo on miał coś na dachu, prawda? Ściągnąłem, wyciągnąłem ze środka tę głowę. Ten ziomal wyrzucił tę głowę, także, moi drodzy, no nie wiem, co z nim, on tu cały czas przychodzi. A może on po prostu chce tutaj pracować, to nie wiem. W każdym razie, zaraz coś usłyszycie, coś pięknego usłyszycie. Uwaga. Silnik zaczął działać. Patrzcie na to. 250RR Honda CBR, chyba 250RR. Nie wiem, tak jak mówię, nie znam się na motocyklach, ale bardzo mi się ona podoba i mam nadzieję, że będzie mi służyć. Wygląda naprawdę OP. Muszę się też nauczyć jeździć. Dobra, gościu, wydaje mi się, że jestem w stanie przystać na tę ofertę. Płacimy za to, moi drodzy. 29,5 tysiąca, bo jeszcze prowizja banku i możemy odjechać motocyklem w tym momencie. Wiem, że większość z was chciała, wiem, że osoby, które były za salonem samochodowym, pewnie mnie zlinczują w tym momencie, ale to nam zupełnie nie blokuje możliwości posiadania salonu już niedługo. Po prostu mamy dodatkowy samochód, którym się mega zajawiłem i który, moi drodzy, oficjalnie już jest mój. Tam jakieś inwestować jakieś półśrodki, chociaż ten samochód wcale nie wygląda jak półśrodek, tylko jak, moi drodzy, pełnoprawna fura, którą można spokojnie opchnąć, wydaje mi się, za jakieś 80 tysięcy dolarów w naszym warsztacie. Z panem Gerardem. Okej, kochani, na naszym koncie 35 tysięcy dolców. No trzeba to będzie szybko odbić, ale myślę, że jak zrobimy zlot super samochodów, o czym pisaliście, żeby zrobić zloty super samochodów, to wtedy na pewno zainteresujemy jakiegoś potencjalnego klienta na kupno tego auta. Chociaż ja zawsze mam problem, się cieszę z tego powodu. Oczywiście w tym momencie muszę poprosić najprawdopodobniej Benego, aby w kolejnym odcinku odebrał wszystkie sprzęty, które wracają do nas, prawda? To jest kasa za odcinek. W przyszłym odcinku niestety nie zarobimy już takiej kasy, bo nas nie będzie na miejscu. Wszystko trójkołowiec, no i można stąd uciekać. Niech sobie tu radzą. No fajne miejsce, ale, moi drodzy, tak jak mówię, mam fajniejsze, także spokojnie, już jadę do tych miejsc właśnie. Widzę, że mam bardzo dużo. Ależ, moi drodzy, to jest bangier, ale szczerze, marzyło mi się zielone Lamborghini. No dobra, no nie będę narzekał tutaj, najwyżej stuningujemy je w kolejnym odcinku. Chciałbym sprawdzić, jak ono leci, prawda? Ja nie chcę, moi drodzy, tutaj, wiecie, sobie psuć zabawy i ja dopiero depnę na autostradzie, chociaż już słyszę.